Jeszcze dzisiaj mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli przejechać nowym tunelem przy dworcu PKP. Wraz z nim otwartych zostanie kilka nowych dróg. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo tu niedaleko mieszkam i to mi ułatwi dojazd na Zieloną i na Pogorie. A oprócz tego ja jeżdżę dużo na rowerze, a tu są zrobione ścieżki rowerowe, co mi ułatwi dojazd, nie? I właśnie przyszedłem nawet skontrolować tą robotę, ale się nie spodziewałem, że to dzisiaj ma być otwarte. Nareszcie, nie? Bo już tyle czasu żeśmy czekali, także bardzo fajnie, że już będzie otwarte. Będzie się lepiej i łatwiej jeździć? No tak, na pewno, nie? Bo teraz to jest makabra. Makabra dojazd do drugiej części miasta. Ja tu 70 lat, ja to wszystko pamiętam, jak to było, jak teraz wygląda. No, zmieniło się nie do poznania. Nie do poznania. Będzie się lepiej jeździć samochodem? Na pewno, 200%. Przecież ten przejazd, jak budowali Hutę Katowice, to było otwarte 2 godziny na dobę. To można sobie wyobrazić, że się działo. Powstały tunel pod torami przy stacji Dąbrowa Górnicza Centrum połączył ulice Kościuszki i Limanowskiego. Oprócz tunelu zostanie też otwartych kilka nowych dróg. Wybudowano tu 2 ronda. Ten tunel zastąpi przejazd taki, no, powiedzmy uciążliwy, przez ulicę Konopnickiej. Teraz tam w tamtym miejscu przejazdu nie ma. Jest tunel pieszo-rowerowy. Budowa to wspólna inwestycja miasta i PKP PLK. Modernizowane są nie tylko drogi. Na stacji podróżni korzystają z nowego peronu. Nowa wiata chroni pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wybudowane przejście podziemne w stacji umożliwia dostęp do peronu, a osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mają ułatwiony dostęp do pociągów dzięki 3 windom. Wybudowany został także nowy peron od strony ulicy Kolejowej. W związku z otwarciem tunelu od soboty na trasę wrócą także linie autobusowe.